pozwolę sobie odczytać to jakże ważne, decydujące zdanie, które kieruje do nas Ojciec Święty Franciszek. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Leszka Leszkiewicza, proboszcza parafii świętego Mikołaja w Pochni, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Bossa. Chciałem przekazać krzyż pektoralny, który jest jeszcze dziedzictwem Jana Pawła II, naszego wielkiego, świętego papieża. Na tym krzyżu jest napis Dukinartum. Można różnie tłumaczyć, ale głównie w kontekście zażyć na głębie. W tych słowach jest refleks powrotu do źródeł, do powołania i posłania pierwszych apostołów, którzy szeroko zarzucili sieci Kościoła, aby przygarniać miłością tych, którzy z utęsknieniem oczekiwali tajemnicy Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i Jego zmartwychwstania w miłości do wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi Ordynariuszowi za zaufanie, bo decyzja Ojca Świętego to wynik właśnie prośby księdza biskupa Ordynariusza. W tych dniach ostatnich i dzisiaj to moje myśli biegną raczej ku przeszłości, do domu, do parafii, także i do tego domu, już także i do parafii świętego Mikołaja w Ochni. Dziękuję wszystkim, zwłaszcza tym, którzy przyczynili się do tego, żeby był księdzem. Dziękuję seminarium. Będę chciał jak najlepiej spełniać swoją posługę w duchu dokumentu papieskiego papieża Franciszka, Ewangelii Gaudium. I proszę wszystkich o modlitwę, żeby Pan nie postąpił mi dar pokory i żebym nigdy nie zapomniał, że kiedyś stanę przed Bogiem i odpowiedzialność za powierzoną mi, żeby była w moim sercu. Wszystkich dzisiaj proszę o modlitwę i dziękuję za życzliwość. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.